Cześć, witajcie serdecznie i zapraszam Was na kolejny odcinek Gram TV News i jedziemy! Można uznać, iż najgorętszym tematem tego tygodnia są kontrowersje wywołane przez artykuł Jasona Schreiera, dziennikarza portalu Kotaku i autora rewelacyjnej książki Krew, Pot i Piksele. To nie tylko dogłębna analiza tego, dlaczego gra Anthem wygląda jak wygląda, to tak naprawdę czerwony alarm dla całego game devu. BioWare to jedno z najbardziej zasłużonych studiów na rynku. Swego czasu pomogli zdefiniować CRPG jako gatunek, który znamy. Na ile jednak marka jest przypisana do studia, a na ile zależy od ludzi? W dzisiejszym BioWare trudno znaleźć osoby, które budowały reputację studia. 7 lat temu odeszli dwaj ostatni założyciele, Ray Muzyka i Greg Seszczuk. Po drodze ekipa straciła wielu utalentowanych programistów, scenarzystów, wizjonerów. Crunch przy kolejnych tytułach, zwłaszcza Dragon Age 2, Dragon Age Inquisition, Mass Effect Andromeda i Anthem, pochłaniał kolejne ofiary. Nawet polityka studia zakładająca kwartalne okresy odpoczynku dla zmęczonych pracowników nie pomogła. Bo jak ustalili dziennikarze Kotaku, ów przywilej nie działał w wypadku crunchu, który mógł trwać nawet ponad rok. Doszło do tego, iż niezależnie od oficjalnych komunikatów prasowych, Casey Hudson, szef studia, bije się w pierś i mówi do swoich pracowników w wiadomości, która wyciekła do mediów, takie mają morale w załodze, że owszem, popełniono błędy, ale da się to wszystko naprawić z pomocą załogi. To oznacza, że zarząd nie ma pomysłu, jak naprawić sytuację i czeka na sugestie od pracowników. Przez lata studio miało spore problemy z zarządzaniem projektami. Na przykład zmagało się z narzuconym przez wydawcę silnikiem Frostbite, ale za każdym razem walczyło od nowa. Jeśli wierzyć dziennikarzowi Kotaku, powołującemu się na źródła wśród byłych i aktualnych pracowników. Trzykrotnie wyważano te same drzwi, bo najwyraźniej zabrakło woli współpracy wewnątrz bardzo rozrośniętego i podzielonego na kilka osobnych oddziałów studia. Jeśli prawdą jest, iż tylko ostatnie 16 miesięcy poświęcono na produkcję Anthem, a wcześniej przez ponad 5 lat zmagano się z wizją gry, no to mamy tu czerwony alarm dla całej branży. Wielomiesięczny crunch jawi się jako wynik złego zarządzania projektem, a nie immanentny element produkcji i biorąc pod uwagę liczne doniesienia z branży, jest to już problem globalny. Dostajemy gry będące fragmentem oryginalnego projektu, bo większość czasu zmarnowano na kłótnie o wizję, a nie na produkcję. Kreatywne osoby są miażdżone przez presję czasową wynikającą z niewłaściwego dysponowania czasem przez zarząd, więc kończą się jako jednostki wypalone albo rzucające pracę, nie szukające nowej w innych studiach. Czy zatem branża gier wideo wyciągnie wnioski ze spektakularnych porażek jak ta? Miejmy nadzieję. Póki co giganci rynku dziwnie reagują na problemy. Fallout 76 to niemal kliniczny przykład. Decydenci z Bethesda Softworks od momentu premiery próbują walczyć z problemami, które zaszkodziły odbiorowi ich najnowszego tytułu. W momencie premiery okazało się, że trudno tę produkcję zaliczyć do serii Fallout. Z obietnic gry o przetrwaniu zostało niewiele, a element MMO to zabawa w małym gronie za każdym ładowaniem potencjalnie innym. Grę od momentu premiery nieźle połatano, ale sam bazowy projekt broni się słabo. Gracze zarzucili swego czasu, że Bethesda sprzedaje niedopracowany mod multiplayer do Fallout 4, zarabiając kasę w nieładny sposób. Techniki damage control ze strony studia i wydawcy nie zachwyciły, aż tu nagle wybuchła wieść, że ósma łatka wprowadza elementy identyfikowane z mechanizmami pay to win. No i po burzy w sieci przedstawiciele Bethesda Softworks zaczęli wycofywać się z pomysłu i obiecywać uważniejsze słuchanie opinii graczy. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Gdy wielkie studia o wieloletniej reputacji zmagają się z problemami, które same sobie zafundowały poprzez taki, a nie inny proces produkcyjny, rodzimi deweloperzy ogłaszają sukcesy. Przedstawiciele Techlandu pochwalili się przychodem i zyskiem za rok 2018. Mimo tego, iż nie było w zeszłym roku żadnej znaczącej premiery, firma zarobiła na czysto 101,4 miliona złotych przy przychodach 182,7 miliona złotych. Po odliczeniu różnych różności zysk operacyjny wrocławskiej firmy wciąż nie grającej z giełdą wyniósł tłuste 45 milionów złociszy. Taki wynik finansowy pozwala na spokojną pracę deweloperów, aczkolwiek warto przypomnieć, iż firma postanowiła wygasić gałąź wydawniczą, dzięki której na nasz rynek trafiło sporo ciekawych tytułów niezależnych. It was about getting food. 11-Bit Studios, warszawska firma będąca drugim z filarów nowego indeksu giełdowego WIG Games, pochwaliła się wreszcie wynikami sprzedaży This War of Mine,
gry, która zbudowała reputację studia. Bez olbrzymich nakładów na marketing udało się do tej pory sprzedać aż 4,5 miliona kopii gry, która przecież nie zabiega o uwagę okazjonalnych graczy i oferuje swoiste katharsis. Co ciekawe, ta polska gra o losie cywilów w czasie wojny sprzedała się najlepiej w Stanach Zjednoczonych. To niesamowity sukces, a w jego tle mamy kampanię na rzecz organizacji charytatywnej War Child opiekującej się dziećmi dotkniętymi wojną. Twórcy z 11 Bit Studios dzięki graczom zasilili tę organizację tłustą połową miliona dolarów. Oczywiście te informacje od studia mającego 27,84% udziału w indeksie VIG Games spowodowały czasowy skok kursu, ale w tej chwili indeks powrócił do wartości sprzed ogłoszenia. No dobra, zamykamy ten kącik giełdowy, czas na prawdziwy horror. Dario Argento, jeden z mistrzów kina grozy, specjalista od rzeczy tak odrażających, że nie wiemy, czy dalej patrzeć w ekran, czy podziwiać z bliska fakturę poduszki, w wieku prawie 80 lat postanowił wejść w game dev. Ktokolwiek kiedyś patrzył na jego filmy poprzez szparę między palcami dłoni, osłaniając oczy, nie pozostanie obojętny. Zwiastun gry Dreadful Bond to zapewne wprowadzenie do opowieści, bo opowiada o wydarzeniach sprzed 30 lat względem czegokolwiek. Fani włoskiego mistrza horroru od razu rozpoznają motywy nawiązujące do jego uniwersum trzech matek. W tym konkretnym wypadku mamy możliwe odniesienia do Mater Suspiriorum. Remake filmu Suspiria trafił w zeszłym roku do kin i został przez naszą recenzentkę bardzo pozytywnie oceniony. Zwiastun nic nie mówi o samej grze, nic nie mówi też nazwa studia Cloud Studio. To enigmatyczny twór. Trwa zbiórka poprzez platformę Kickstarter na grzmiącą kwotę niecałych 70 tysięcy euro, czyli raczej nie mówimy tu o segmencie AAA. Pomysł jednakże jest obiecujący i jeśli zostanie sfinansowany, chętnie mu się przyjrzymy. Zwłaszcza, że budzi skojarzenia choćby z Realms of the Haunting, jedną z najbardziej niedocenionych gier z tego segmentu. Sam fakt współpracy z mistrzem horroru też rokuje, bo na przykład gra Cliff Barker's Undying na starcie nie zbierała zbyt wielu recenzji z metryczką powyżej 70%, a dziś jest znacznie lepiej oceniana i uchodzi za pozycję klasyczną. Na początku pragnę przywitać wszystkich podróżnych. Z drobniejszych wieści mamy coś bardzo polskiego, bo przecież nasz kraj pozostaje jednym z najlepszych rynków dla serii Gothic. O nowej odsłonie nic nowego nie wiemy, ale społeczność graczy poszukuje specjalistów od kodowania do projektu Dzieje Corinis. Jeśli człowiek znajdzie swoje powołanie, być może owa fanowska modyfikacja będzie gotowa już w przyszłym roku. Tyle radości, dalej jest gorzej. Rynek obrotu kluczami do gier jest pod lupą unijnych komisarzy, choć nikt tego tak nie nazywa. Jak jednak wytłumaczyć śledztwo, które objęło Valve, czyli twórcę platformy Steam? Ponoć nie jest uczciwe, bo w niektórych krajach za gry płaci się mniej. Siła nabywcza? Hasło z krzyżówki co najwyżej. Bo tak, po prawdzie, jeśli można nabyć grę taniej i sprzedać ją w kraju, gdzie jest drożej, może jednak komisarze unijni powinni bardziej kłócić się z obrotem kontami i kluczami, bo dziwnie będzie nam żyć w świecie, w którym za gry zapłacimy dwa razy drożej niż na zachodzie w ujęciu naszej siły nabywczej. Na koniec zostawiliśmy sentymentalną podróż do przełomu lat 80. i 90. XX wieku. Zwiastun najnowszego dodatku do gry Total War Warhammer 2 od Creative Assembly funduje nam bowiem podróż w przeszłość. Tak możecie się podzielić wspomnieniami z oglądania klasycznego filmu, którego ten zwiastun jest kreatywną obróbką. Zostawiamy was z obrazem, bo tu słowa nic nie pomogą. A ja tymczasem żegnam się z wami. Do zobaczenia do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.